Cześć, witam Was w drugim odcinku poświęconym projektowi Kafa. Tym razem zajmę się tym, aby przedstawić Wam, w jaki sposób postępują prace w tym projekcie. Przypomnę jedynie dla osób, które pierwszy raz słyszą o tym projekcie, aby przede wszystkim najpierw obejrzeć pierwszą część dostępną na specjalnej playliście na moim kanale. Następnie informuję o tym, że projekt Kafa działa w oparciu o Cosmos SDK, czyli wykorzystuje on platformę Cosmos do tworzenia własnej funkcjonalności w świecie zdecentralizowanych finansów, bo właśnie pod ten sektor tworzony jest projekt Kafa. Jeśli chodzi o takie sprawy, które nadal według mnie są pewną wadą w tym projekcie, to formalny aspekt taki jak white paper. Nadal tutaj nie ma niczego, co by wyglądało dość profesjonalnie. Mamy jedynie dokumentację w formie takiej bardzo ubogiej, bym powiedział, prezentacji. Oczywiście to, co jeszcze budzi pewien dyskomfort wśród osób patrzących na ten projekt bardziej długoterminowo, to inflacja. A dokładnie mówiąc, właśnie ilość tokenów w obiegu, na razie jest ich dopiero 1/3, są one stopniowo uwalniane, także myślę, że wzrost ilości tokenów nie będzie korzystnie wpływał w krótkim terminie na samą cenę tego projektu. Jeśli chodzi o to, co dzieje się na GitHubie, to tutaj mamy nowy projekt, czyli JavaScript SDK. Jest to biblioteka umożliwiająca właśnie wykorzystanie całej infrastruktury Kafa innym projektom, innym platformom, które chcą właśnie wykorzystywać funkcjonalność Kafy w swoich rozwiązaniach. Jest to biblioteka, która może być pobierana przez programistów w celu tworzenia innych rozwiązań właśnie w oparciu o Kafa. Tutaj jeszcze jest na tyle młoda biblioteka, że tak naprawdę ciężko jednoznacznie określić postęp prac w tej bibliotece. Tak jak wspomniałem, jest ona nowa, możemy za to śmiało ją tutaj wyszukać, chociażby na portalu NPM, gdzie będziemy mieć informacje o tym, w jaki sposób ta biblioteka jest właśnie pobierana przez programistów i adoptowana w swoich projektach. Tutaj jeszcze tylko pozwolę sobie ją wyświetlić. I dla osób, które pierwszy raz widzą ten portal, tak naprawdę sugeruję tutaj śledzenie w prawej części okna. Ten właśnie wykres, który informuje o tym, jak często w ujęciu dobowym ta biblioteka jest pobierana. Myślę, że można śmiało zaryzykować stwierdzeniem, że im więcej tych pobrań będzie, tym większa popularność, większa powszechność w użyciu tej biblioteki właśnie wśród programistów tworzących projekty oparte właśnie o Kafa. Projekt Kafa jest bardzo, bardzo młodym projektem z bardzo póki co ograniczoną funkcjonalnością. Mamy dostępny tutaj oczywiście testnet, co było anonsowane na blogu tego projektu już jakiś czas temu. Jeśli chodzi o samo główne repozytorium, to tutaj oczywiście co do postępu prac nie można nic zarzucić. Cały czas widać zaangażowanie zespołu, tworzone są issue, są one rozwiązywane. Występuje praca na kilku branchach, które są następnie merge'owane, czyli dołączane do głównej gałęzi kodu, która dzięki temu wzbogacana jest o kolejne nowe funkcjonalności. Tak naprawdę dwa aspekty, które ostatnio miały wpływ na to, jak postrzegana jest Kafa przez rynek, to uruchomienie testnetu oraz nie wiem, czy nawet nie istotniejsza kwestia, czyli nawiązanie współpracy z projektem Chainlink. Projekt Chainlink, tutaj tylko słowo, zdanie przypomnienia. Jest to projekt implementujący mechanizm wyroczni, mechanizm zwany z angielskiego Oracles, którego zadaniem jest dostarczenie oraz zwalidowanie przed dostarczeniem danych off-chainowych, czyli tych danych, które są spoza blockchainu. W sytuacji, kiedy na blockchainie mamy smart kontrakty, które realizują określoną funkcjonalność, aby mogły one odpowiednio się zachowywać w zależności od tego, co dzieje się na zewnątrz, czyli na przykład jaka jest cena danej waluty albo jaka jest pogoda. I w tym
momencie pojawia się projekt implementujący wyrocznie, czyli chainlink, który dostarcza nam te dane na blockchain. I tak naprawdę mówimy tutaj o projekcie właśnie z branży zdecentralizowanych finansów. Projekt Kawa również posiada swojego stablecoina USDX. Dlatego mechanizm wyroczny jest dla niego niezwykle istotny i niezwykle ważny właśnie w tym, co ma zamiar realizować. Także wybór Chainlinka myślę, że w tej sytuacji jest dosyć oczywisty. Oczywiście automatycznie wpłynęło to na cenę samego projektu. Jeśli chodzi tutaj jeszcze o to, co w projekcie dzieje się tak naprawdę ciekawego, to bardzo tutaj anonsowane było to, że możliwe jest w testnecie przesłanie już środków pomiędzy Binance Chainem a właśnie Kawą. Zwróćmy jedynie uwagę na fakt, że jest to funkcjonalność, która tak naprawdę wynika z wykorzystania Cosmos SDK i w mojej opinii nie jest to coś, co pozwoliłoby ocenić funkcjonalność tego projektu jako bardzo dobrą. Podkreślam, jest to bardzo młody projekt, a to, że jest możliwość przesyłania środków nawet w formie tych szybkich swapów, wynika w dużej części, oczywiście nie całkowicie, ale wynika w dużej części z tego, że projekt Kawa, jak i Binance Chain działają w oparciu o Cosmos, działają w oparciu o algorytm uzyskiwania konsensusu Tendermint, który właśnie również bezpośrednio i mocno związany jest z projektem Cosmos. Natomiast co ciekawe, to że implementacja współpracy właśnie z mechanizmem wyrocznym, jakim jest Chainlink dla Kawy, umożliwia również wykorzystanie Chainlinka w innych projektach bazujących właśnie na algorytmie uzyskiwania konsensusu Tendermint, które właśnie dzięki Kawie będzie takim jakby integratorem, czyli dowolny łańcuch, który będzie tworzony w oparciu o Cosmos SDK, chcący pobierać dane z zewnątrz w oparciu o Chainlink, będzie mógł to robić za pośrednictwem projektu Kawa. I tutaj pojawia się już może nie pierwsza, ale istotna użyteczność tokenów Kawa, które w tym momencie będą właśnie wykorzystywane do opłacania transakcji wynikających właśnie z użycia Chainlinka do dostarczenia do innego łańcuchu bazującego na Cosmos SDK, bazującego na Tendermindzie właśnie danych spoza blockchainu, danych ze świata zewnętrznego. Także według mojej opinii to tutaj jest najbardziej istotne, czyli ta współpraca z Chainlinkiem, ponieważ otwiera ona drzwi do rozbudowywania i dodawania dodatkowych, szerszych, a tak naprawdę podstawowych użyteczności funkcji w zakresie zdecentralizowanych finansów. Także jeśli chodzi o tą część, o tę analizę postępów prac w Kawie, to by było na tyle. Zachęcam do zadawania pytań w komentarzach pod tym filmem właśnie odnośnie projektu Kawa. Z tej strony i na ten moment już wszystko. Dziękuję Wam, cześć.